A propos teledysków, tak te łańcuchy w Gladiatorze, to długo potem czułeś te podniesione na sztuki cierpienie? No miałem odciski, miałem odciskane ten jem, ale to jest w ogóle też... Mam coś takiego, co się mówiła, że ja po prostu jak jestem na planie, to ja w ogóle nie... To jest to też co Beyoncé mówiła, że jak ona jest na planie, to ona zapomina, że trzeba iść do toalety albo trzeba coś zjeść. Ja po prostu jadę i po prostu jak wiem, że mam jakąś wizję, to ja się po prostu nie zatrzymuję i jakby tak ma być na przykład. I nie wiem, sekwencje w Need a Break na przykład, jak były właśnie sekwencje, gdzie ja tam się rzucam po tym korytarzu, takie... Po prostu następnego dnia miałem koncert, czy dwa dni potem po prostu posiniaczone kolana, bo ja się po prostu rzucam i leci mu, no i na przykład ja mówię, dobra, to nie tnijcie kamery, tylko po prostu lecimy to w kółko, nie wiem, złapcie mnie tutaj, teraz mnie puśćcie i jakby to jest, ja po prostu lecę, bo wiem, że, nie wiem, czas nas goni, no to ja po prostu chcę to zrobić, nie wiem, mamy jakieś tam obsuwy, no mówię, dobra, to tej sceny na przykład, ta scena nie jest aż tak istotna, ona nie wnosi tak wiele, więc skupmy się na tej, która jest nam na przykład potrzebna, a tą, jeśli starczy nam czasu, no to zrobimy później, ale jakby... Ja po prostu jadę, jak jesteśmy już na... Jakie było pytanie? czy długo bolały cię łańcuchy, a ja sobie powiedziałam tak? No to łańcuchy tak, kolana tak, było promys, ale masz gotę potem, bo dla mnie taką blizną dumy było, kiedy podpisałam 1000 pierwszych egzemplarzy mojej książki i miałam później sińca od pozycji przy biurku i pamiętam, że patrzyłam na to i autentycznie czułam się dumna. Coś ta blizna reprezentowała. Super, no. I to bolało jak kurczybyk, ale no. To było też coś ważnego. Tak, no jak pamiętam, jak chodziłem na próby na choreograficzne z Anitką Sawicką, do teledysku, właśnie do Gladiatora. Miałem posiniaczone biodra, miałem posiniaczone łokcie, bo to po prostu tarzanie się po tym stole. Właśnie to było po prostu... No na mocno wzmagające, ja też nigdy tego wcześniej nie robiłem. Nie wiem, Anika mówi, no to musisz przenieść ciężar ciała tak i tak. Ja mówię, kurde, ty to robisz całe życie, skąd ja mam być tak zrobić? Że ja po prostu grzmotnę tył też wygląda dobrze, ale tak, w sensie to jest takie satysfakcjonujące, tak. Że czujesz, że pracujesz, czujesz, że poświęcasz się tej pracy i to mnie też dziwi czasem, że ludzie się dziwią, że ja tak do tego podchodzę. W sensie, że ja nie przychodzę na jakoś na gotowe, żeby ten, no i właśnie to jest chyba też właśnie taka rzecz ważna, że mi po prostu jakby to jest moje, no komu ma zależeć jak najmniej, kto ma się tarzać w tym błocie, no to jest moje, no jakby no ja się będę... Mi na tym zależy, żeby to dobrze wyglądało, więc ja tutaj się poświęcam. No. Tak a propos, ponieważ marzysz o Glastonbury, uważaj na błoto na Glastonbury. Ta farma jest ziemią świętą i to błoto schodzi ponad tydzień. I z jakiegoś powodu nie chcę, znajdujesz je wszędzie. Oszczędzę ci informacji, gdzie je znajdujesz też, ale tak czy inaczej uważaj na to błoto. Jeśli cokolwiek masz wynieść z tego panelu, może to być tylko ta jedna rzecz. Państwo też zresztą. Ja już miałem próbne w takim razie Glastonbury na planie. Przygotowanie. Bo ten kisiel też wyciągałem jeszcze przez dwa tygodnie. I też nie mów nam, jakby wiemy. To teraz będzie grubo, bo to jest ostatni z cytatów z wywiadów z Beyoncé sprzed 20 lat. Kiedy jest zapytana o to, po co ta solowa płyta, kiedy ma Destiny's Child, kiedy ma już 50 milionów sprzedanych płyt. I mówi tak, bo chce przejść do historii, bo chce być szanowana. A, i bo chcę być ikoną. Po co ci to wszystko? Bo chcę być szanowany. Bo chcę być ikoną. Po co mi to wszystko? Czyli kariera cała? No, tak jak mówiłem, ja się od dziecka po prostu to robiłem. I ja nawet się tak czasem tak zastanawiam, kurde, może chcesz być kucharzem, nie wiem. Czy się tak w ogóle nie... No i jakby wiadomo, że odpowiedź zawsze jest, no nie. Bo to jest właśnie to, o czym mówię, że po prostu potem czułbym frustrację, jakbym po prostu się poddał i... Słuchaj, ja cię cały czas podprowadzam, żebyś powiedział, że chcesz być ikoną. To jest okej. Okay. Safe space. Bezpieczna tak. Przestrzeń. Jakby... Nie wiem, czy chciałbym być ikoną, ale tak, chciałbym być szanowany, na pewno chciałbym być jakiś ten, ale ja chyba nie myślę chyba w takich kategoriach. Ja zawsze właśnie myślę o tym, czy tak jak mówiliśmy właśnie o przecieraniu jakiegoś szlaku, to myślę, że Ania ma większe poczucie misji tutaj niż ja, ale